Dzień dobry mordeczki moje kochane, witam Was w czerwcowym vlogu. Sponsorem dzisiejszego vlogu jest Kamila, która prosiła o vlog. A więc kochana, specjalnie dla Ciebie zaczynamy! Mamy tutaj szklaneczkę z wodą cytrynową, od której zaczynamy dzień. Tutaj już nasz maluszek sobie urzęduje. Bye bye, tak? Pogodę mamy rewelacyjną. Jest tak ciepło, w końcu czuję zapach lata. Tu jest moje śniadanko. Te kuleczki Bounce, które Wam pokazywałam chyba w snapie, są... Są, słuchajcie, przepyszne. Przepyszne, o! Pojawił się mój dziki kot. Chodźcie, gdzie jesteś? O, tam właśnie w tych doniczkach wczoraj posadziłam ziółka. Trochę opieliłam, posadziłam kwiatki. Dobra, to słuchajcie, ja teraz dokończam swoją wodę, szamię swoją kulę i idę się ogarniać. Dzisiaj bardzo dużo roboty i długi dzień przed nami. Zobaczcie, jak kapie kawka, a jak pachnie, słuchajcie, świeżo zmielona. Tylko niestety, mój mały towarzysz nie lubi, jak mama młynek włącza, tak? Kajo? Kaju! Mówię do ciebie, hopie! Witajcie, moi drodzy, w mojej szafce. Dawno was tu nie widziałam. Tak co jakiś czas zaglądam. I dziś patrzę i jesteście! Słuchajcie, przyszła do mnie maseczka. Dajcie znać, czy już stosowaliście. To jest ta z tej babuszki czy bani, ja się nie znam. Bania u cygana Agafi. I ona ma odmładzać i jest bardzo nawilżająca, mocno stymulująca odnową komórek, podnosi elastyczność skóry i zrównuje jej kolory. I zawiera mleko łosia. Czy ktoś z Was kiedyś doił łosia? Nie wiem, słuchajcie, tak wszyscy pieją nad tą babuszką i właśnie zamówiłam sobie tą maseczkę, bo wyczytałam, że ona jest najlepsza z tych wszystkich maseczek. I zamówiłam sobie jeszcze szampon z odżywką, również też w takiej małej formie do spróbowania. Fajne właśnie one tu mają, że mają tutaj te zapięcie, czyli ta maseczka się nie wyschnie, nic jej się nie stanie. Dzisiaj już ją sobie nałożę na twarz. Słuchajcie, co Wam jeszcze chciałam powiedzieć? Przyszło do mnie w końcu. Właściwie już wtedy, co składałam te aplikacje o dom, co Wam mówiłam, to od tamtej pory przyszło raz odpowiedź, że potrzebują jeszcze znowu 1500 dokumentów, gdzie pracuję, jak pracuję, ile zarabiam, tutu z trutu, majtki z trutu, więc wszystko im dałam ode mnie i od Rafała, bo trzeba było na mnie i na Rafała to samo, więc wszystko już dostali. Napisałam im również list miłosny, bardzo ciepły i w ogóle taki przyjemny, że jeżeli nie wezmą dupy w troki, znaczy tak dokładnie nie powiedziałam, bo nie wiem, jak to jest po angielsku, ale coś w ten deseń i powiedziałam im, że jeżeli dalej będą mnie tak złodzić i ja dalej będę w tym grzybie kisnąć, to po prostu podam ich do telewizji i napiszę do... O, tam mi się... O, tam ręcznik suszy. To jest mój prywatny, osobisty, specjalistyczny ręcznik do moich włosów, bo ja mam w łazience białe ręczniki, a że farbuję się na czarno. A teraz, słuchajcie, pofarbowałam się na ciemny brąz i w ogóle nie widać różnicy. Więc ja mam swój prywatny, specjalistyczny ręcznik, który jest różowy, no żeby po prostu nie brudzić tych białych, bo potem nie chce się dobrać z tej farby. No ale ja jak zwykle o dupie Marynie. A mówiłam o tym mieszkaniu. No i słuchajcie, napisałam im, że podam ich, podam, że napiszę do gazety, że napiszę do BBC, że rozgłoszę to, że my tutaj z dzieckiem w takim grzybie i nie chcą nam pomóc, to tyle trwa. No i tam w ogóle wypisałam całą wielką litanię. No i tak się trochę bałam, mówię, kurczę, może, bo tam naprawdę ostro pojechałam. I tak się trochę bałam, że może trochę przesadziłam, może nie powinnam tak naciskać. No ale dobra, no mówię, no poszło to poszło. I słuchajcie, minęły 2 tygodnie, cisza. Dzisiaj przyszła odpowiedź. I jaka przyszła odpowiedź? Przyszła odpowiedź taka, jaką ja najbardziej uwielbiam. Czyli potrzebują więcej dokumentów. I to słuchajcie, no po prostu idzie kojfnąć, bo te dokumenty, to ja mam całą, słuchajcie, pokażę Wam o tyle kartek. I każda kartka jest osobno o każdym innym dokumencie, którego potrzebują, które tak naprawdę już im dałam,
bo dałam im już to wszystko im dałam. Prawie wszystko. No, w każdym razie, no i tak, ale dobra, do brzegu, więc przyznali nam, bo tutaj są takie bandy, czyli jakby takie stopnie, kto potrzebuje tych domów w jakiej kolejności. Czyli są na przykład złoty plus, to jest ci, co muszą natychmiast, złoty, srebrny, srebrny plus, tam strutututu i cała tęcza. I my, słuchajcie, dostaliśmy brąz plus, czyli z tego co rozumiem, to jest chyba przedostatni, bo jedyny gorszy jeszcze tylko jest brąz, jak kupa. Więc wiecie co, normalnie mi już ręce opadają. Ja myślałam, że ja trochę przesadziłam, że oni się coś wystraszą moimi groźbami, a oni po prostu dali nam taki band, że lata zajmie nam, zanim cokolwiek znajdziemy, dostaniemy. A jeszcze jest lepsze to, że dobra, mamy już ten band, ale nie możemy, bo to jest na zasadzie, że pojawiają się domy na stronie i trzeba się na nie zabidować je, czyli tak, no nie wiem, zaklepać, że o, ja chcę ten dom, ale ja nie mogę zacząć tego używać, tej strony, ani nie mogę zacząć bidować, dopóki nie doniosę im reszty dokumentów i oni nie uzupełnią tych swoich wszystkich aplikacji o te reszty dokumentów, dopiero wyślą mi świstek, że już mogę zacząć bidować, czyli moi drodzy, znowu to potrwa jakieś 2-3 tygodnie. A taki jeszcze krótki update w sprawie paszportu. Słuchajcie, mamy czerwiec 6, a my wciąż nie mamy paszportu. Po ostatnim wysłaniu wszystkich dokumentów, jakie tylko można było zebrać. I jeszcze ja z babką rozmawiałam telefonicznie chyba ze 2 razy, mówiąc, że już jej wysłałam wszystko, już nic nigdzie nie ma, bo dzwoniłam po... ja tam zerkam, bo tam mało śpi. Po różnych wszystkich biurach, urzędach, no wszystko co się da. Już nikt nic mi nie chce dać, już w ogóle nawet nie chcę ze mną rozmawiać. Babka powiedziała, że okej, że w porządku, że ona sama poszuka i tam później dzwoniła, że już wszystko znalazła. Ja jej wysłałam to, co jeszcze udało mi się zdobyć i słuchajcie, od 4 tygodni cisza. Ja nie wiem, co z tym paszportem. Składaliśmy w styczniu, mamy czerwiec, jest 6 miesięcy, a paszportu jak nie było, tak nie ma. No widzicie, no się mówi, że w Polsce jest biurokracja i że w Polsce idzie kota dostać, jeżeli trzeba coś załatwić w urzędzie. A zobaczcie, co tu się dzieje. No to jest po prostu, wiecie, co, śmiech na sali. Śmiech na sali. Dobra, ale co ja wam będę tutaj o takich papierkowych pierdoletach nawijać. Ja teraz szybciutko pójdę powiesić pranie, bo mi misiu śpi. Zobaczcie, tam sobie kima w foteliku na słoneczku. A ja muszę iść szybko powiesić pranie, póki jest ładna pogoda. A jest, słuchajcie, po trzecie, ja dzisiaj mam ewidentnie okropnie mi jest się ogarnąć z czymkolwiek. W ogóle wstaliśmy, słuchajcie, po 11, bo maluszek obudził się gdzieś koło 7-8, dostał jeść i położył się z powrotem. I słuchajcie, spał do 11, a my razem z nim. Dobrze, że Rafał miał na 11.30 do pracy, to się nie spóźnił. My zanim żeśmy wstali o tej 12, zanim znowu on się najadł, ja sobie wypiłam kawę, pomalowałam się, trochę się z nim pobawiłam, trochę posnapowałam na następny snap w tydzień. W ogóle bardzo się cieszę, że wam się podoba ta seria. To jest tak naprawdę taki mój vlog, tylko że z całego tygodnia. I bardzo jestem zadowolona, że wam się podoba i że tak ciepło, żeście to przyjęły. Li, bo się dowiedziałam, słuchajcie, wczoraj, że ogląda mnie też mężczyzna. Co prawda jest trochę zasubowanych facetów, widziałam w moich subskrypcjach, ale nie spodziewałam się, że oni mnie oglądają, a wczoraj na snapie dostałam wiadomość od pana Szymona. Szymona, że mnie ogląda, że jest moim widzem. Także pozdrawiam również Szymona. Więc będę musiała teraz uważać trochę, jak się wyrażam, żeby nie mówić ciągle do was jak do kobitek. No a jeżeli będę mówić to proszę o wybaczenie. No dobra, ja już do was gadam 7 minut. Nie chcę, żeby vlog trwał rok, a mam jeszcze tyle do zrobienia. Słuchajcie, muszę... A, coś wam pokażę. Słuchajcie, pamiętacie ten mój office, o którym wam pokazywałam, że jest to po prostu pudełko, tu mam wszystkie dokumenty, tak? Jest i YouTube'owy zeszyt. No i wszystkie dokumenty, które tak naprawdę... Gdzie ta kamera? Wszystkie dokumenty, wszystkie papiery, listy, wszystko co muszę załatwić. O, jest i książka, słuchajcie, muszę w końcu dokończyć, ale ja nie o tym. No, wszystkie ważne dokumenty, wszystkie sprawy do załatwienia są w moim ofisie. I słuchajcie, wczoraj, no
wczoraj mnie spotkała ogromna niespodzianka, bo ja już się jęczałam, że ten office jest trochę za mały i papiery mi się z niego wysypują. Więc słuchajcie, wczoraj Rafał, wracając z pracy, tadam, spójrzcie, jaki piękny kupił mi office. To jest taka drewniana skrzynia tutaj na taki... I jest trochę duża, żeby Wam pokazać, ale właśnie taka, taka skrzynia. Słuchajcie, jest przepiękna. Dorwał ją na takim targu. Jest taki targ, gdzie sprzedają różne starocie. I dorwał ją właśnie na tym targu i mi przytargał. Po prostu, no, czy nie jest kochany? Nie dość, że ja kocham w ogóle takie stare rzeczy, takie stare rzeczy z duszą. Nie lubię tak. Czyli co kiedyś, jak byłam młodsza, bardzo lubiłam IKEA, bardzo lubiłam, urządzałam sobie chatę na nowy styl, wszystko takie, wiecie, future, jak to się nazywa. A im jestem starsza, tym mnie ciągnie właśnie do takich starych przedmiotów, do takich przedmiotów, które mają jakąś swoją historię, coś przeżyły, coś widziały. I właśnie tak jak pewnie zauważyliście już, mam mieszkanko umeblowane na taki stary styl, a przynajmniej się staram i wiadomo, te stare rzeczy są strasznie drogie, więc staram się je systematycznie wymieniać. No widziałam w komentarzach, że też Was interesuje ten temat social media. Powiem Wam, że naprawdę jest fajny i myślę, że to jest kierunek przyszłościowy. Jeżeli oglądają mnie na przykład jakieś młode osóbki, które decydują się w jakim kierunku pójść, czy robić studia, czy szukać pracy, słuchajcie, mi się wydaje, że social media będzie przyszłością. No nie ukrywajmy, teraz telefon, słuchajcie, wszyscy praktycznie mają telefon z dostępem do Facebooka, do Snapchata, do Twittera i do tych innych społecznościowych rzeczy i tak naprawdę, spójrzcie, idąc choćby na głupim przystanku, czy gdzieś w jakiejś poczekalni, gdzie ludzie siedzą, to co ludzie robią? Ludzie siedzą na Facebooku i ludzie siedzą na YouTubie, ludzie siedzą właśnie na tych społecznościowych mediach. I tak naprawdę, moi drodzy, to jest przyszłość, bo to moim zdaniem, no i zdaniem wykładowcy, będzie się rozwijać, będzie nas coraz bardziej pożerać i pochłaniać. I no i właśnie dlatego ja chcę się podszkolić trochę w tym temacie i chcę w tym temacie znaleźć pracę. Tak naprawdę ja we wrześniu powinnam wrócić już po macierzyńskim do pracy. Kajcio będzie miał 8 miesięcy, myślę, że to jest troszeczkę wcześnie. Zastanawiam się też właśnie, czy nie wziąć sobie ze 2-3 miesięcy bezpłatnych. No ale to jeszcze zobaczymy. Boże, jak ja nawijam. Dobra, idę wieszać to pranie. Cia. Bieramy się właśnie po ropca. Mi się udało powiesić jedno pranie. Teraz drugie się robi. Trzeba wykorzystać, że jest słońce, bo jutro ma już nie być. My oczywiście na biało ubrani. Nawet nie... O, kapciuszki. Tak? I zbieramy się. To jest super. O, a ja właśnie zakładam swoje kolorowe trampeczki do śmigania. Mam takie, wiecie, skarpetki, bo nie znoszę chodzić na boso w żadnych butach. Jakoś dla mnie to jest niehigieniczne, więc sobie zakładam takie stopki. I proszę. Nie jęczymy, idziemy po ropca. I tak słuchajcie, cały dzień, wiecie co? No idzie oszaleć. Idzie oszaleć przez te swoje zęby. Mama kiedyś ci się zrewanżuje, też ci będzie jęczeć. Poczekaj. Poczekaj. Też ci mama będzie jęczeć. Dobra, słuchajcie, trampeczki. Na nóżkach. Taki ładny tutaj, proszę Państwa, pierdolnik. Taki pierdolnik robię wszędzie. Taki robię? Taki? Taki! No właśnie. O, i tak cały dzień, i tak cały dzień. I piszę, i krzyczę, i się wydzieram. Tak? I tak? Teraz się wstydź. Wstydź się. Nie. Nie wydzieram się. Mama kłamie. Mama kłamie. Mama kłamie. No i gdzie idziesz? Zaraz pod huśtawkę wejdziesz. Dobra, słuchajcie, lecę.
miejsce, o którym Wam wspominałam. Jeszcze kwiaty leżą. Cześć pszczółeczki moje drogie. Słuchajcie, dzisiaj mam tak napięty harmonogram, tak napięty grafik, że po prostu idzie ocipieć. No, na nic nie mam czasu. O! Szlafrok wisi. Dobra, cicho. Zasłonię. Nie będzie widać. Będę tak siedzieć. Słuchajcie, tak mam napięty dzisiaj dzień, że cholera jasna, z niczym się nie wyrabiam. Wszystko jest w dupie. Nie mogę za nic się zebrać. Też tak macie, po prostu można oszaleć. Oszaleć. Dopiero właśnie położyłam Roberta spać. Ma strasznie duży test w piątek. Tam jest chyba 1000 słów, które musimy się nauczyć pisać, a wiadomo, Angole piszą inaczej niż mówią, mówią inaczej niż piszą i w ogóle. Także tego strasznie dużo. Maluszek ząbkuje, nie da się położyć praktycznie na chwilę, co chwilę muszę go nosić, cudować i kombinować. Plus do tego jeszcze tyle spraw papierkowych miałam do załatwienia i tak połowy nie pozałatwiałam, nie porobiłam. Po prostu nie mam na wszystko czasu. Musiałam dzisiaj zrezygnować z zajęć swoich szkolnych na żywo, bo nie dałabym rady, po prostu nie dałabym rady w tym momencie, kiedy leciały zajęcia. Puściłam sobie tutaj głośno, ale to i tak o kamień dupy rozbić, bo kąpałam Kaja, więc musiałam go tam zagadywać. W międzyczasie on jeszcze mi się rozpłakał w tej wannie. Także no nie idzie, słuchajcie, nie idzie obrobić domu, zakupów, obiadu, dwoje dzieci, jako jedna osoba. No, Rafał niestety cały dzień jest w pracy, on wychodzi koło 10, wraca koło 12 w nocy, także ja jestem sama z nimi i po prostu dostaję właśnie. Wspomniało mi się, że ja jeszcze prania nie zdążyłam zebrać. Znaczy drugiego, bo pierwszy już zebrałam, ale jeszcze w międzyczasie drugie zrobiłam i trzeba je też zebrać. Chodźcie ze mną, co będziecie tak sami sobie tutaj w kuchni siedzieć. Pójdziemy to pranie zebrać. Już jest ciemno na dworze. O! Chodźcie, co ty tutaj chcesz. Dobra, zobaczcie. Jeszcze mam to do zebrania. To już jest taka mała partia, bo to już jest drugie pranie. Może nie będę Wam pokazywać prania, bo kto prania, żeście nie widzieli. Szybko pozbieram. Dobrze, żeby się wyschło. No, tak pira za oko. Chips do pracy, nie jadam, nie przepadam za chipsami. Kurde, chyba się nie udało. Chipsy z... Faktycznie możemy zobaczyć, że są kawałki tej czerwonej fasoli. I ryżu, no tego ryżu, to jak kot napłakał. Ale smakują jak Doritos. Tutaj, o proszę, kupiłam sobie taką małą bagietkę i jogurt naturalny, grecki, bez tłuszczu i niesłodzony. Orzesz, kurde, w mordę jeża! Ja pierdzielę, ale narobiłam bigosu. Pomocy! Pomocy! Shit! Orzesz! Patrzcie, tu mam papiery. I czek! Dobra, sytuacja zażegnana. Jeszcze chciałam Wam na zakończenie coś powiedzieć. Chciałam Was poprosić. Myślę, że część z Was już o tym wie, część już o tym słyszała, ale może Wam się zapomniało, albo może część jeszcze nie słyszała. W każdym razie proszę Was bardzo o pomoc. Pomoc dla małej dziewczynki imieniem Kaja. Słuchajcie, jak przeczytałam opis pod piosenką, która została specjalnie nagrana do tego, by pomóc tej dziewczynce, to po prostu łzy mi ciekły ciurkiem. Nie mogłam się opanować, bo po pierwsze, no dziewczynka ma na imię Kaja, mój synek ma na imię Kaj. Dwa, nie wyobrażam sobie, jak przeczytałam, że została dziewczynka w wieku 2 lat zdiagnozowana, że ma bardzo poważnego raka i że walczy. Raz udało jej się wyleczyć to choróbstwo, ale niestety powróciło ze zdwojoną siłą i atakuje to biedne maleństwo. To po prostu ja nie mogłam się ogarnąć, dlatego że jedyną rzeczą, której się boję na świecie, jest to choroba. I nie tyle co choroba moja, a choroba dzieci.
I powiem Wam więcej, że ja będąc w ciąży w wyniku głupiej pomyłki, głupiego niedopatrzenia i głupiej pani, która robiła mi pierwsze badanie USG w 12 tygodniu ciąży, pani ta powiedziała, że Kajcio będzie bardzo chorym chłopcem. Więc jakie było moje szczęście, kiedy dowiedziałam się, że to nieprawda, że Kaj jest zdrowy i Kaj urodził się zdrowy i jest po prostu najzdrowszym okazem, jaki może być. I słuchajcie, ja pamiętam doskonale, co wtedy czułam. Ja pamiętam ten strach, ja pamiętam ten ból, jaki po prostu przeżywałam, jak mi serce pękało. Jak i pytanie, jak to możliwe, jak i dlaczego Bóg skazuje takie maleństwa na cierpienie. I teraz słuchajcie, jak czytałam o tej dziewczynce, przypomniało mi się to wszystko, co ja wtedy przeżywałam. Ten okrutny ból rodzica, kiedy się dowiaduje, że dziecko jest chore. Ja po prostu nawet sobie teraz nie wyobrażam. Słuchajcie, w tym momencie liczy się czas i liczą się pieniądze. Także słuchajcie, moi drodzy, jeżeli chcecie pomóc, a mam nadzieję, że chcecie, że wasze serduszka są ze złota i że chcecie pomóc tej malutkiej, biednej dziewczyneczce, jej rodzicom w walce z tą paskudną chorobą, i zostawię Wam link do piosenki pod filmem, więc proszę Was, wchodźcie i klikajcie, odpalcie przynajmniej raz czy dwa dziennie. Słuchajcie, no piosenka jest fajna, miło się jej słucha, jeżeli nawet nie lubisz tego typu muzyki, po prostu wycisz sobie dźwięk w telefonie czy w komputerze, niech ona leci, niech tej dziewczynce chociaż spadnie tam ta kapka, no bo wiadomo, że z reklam pieniądze na YouTube to tak naprawdę jest nic, to są takie grosze, że to jest śmiech na sali, ale im będzie nas więcej, im tych kliknięć będzie więcej, uwierzcie mi, że możemy razem zdziałać cuda. I mam nadzieję, że cuda się naprawdę staną i że ta dziewczynka pozbędzie się tego paskustwa, jak i wiele, wiele innych dzieci, bo również reszta pieniążków zostanie przeznaczona na leczenie innych dzieci. Trzymam kciuki, wierzę w Was, że pomożecie. No i dobra, słuchajcie, ja już będę kończyć tego vloga, jest godzina w pół do 11. Nie wiem, czy mi się film nagrał, czy znowu kamerę nie włączyłam. Ja pitole. Powiem Wam tak, jestem dzisiaj przemega zmęczona. No, także kończę już tego vloga. Pozdrawiam Cię, Kamilko, serdecznie. No i do następnego vloga. Dobra, ja już po raz piąty pewnie się żegnam, więc żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Pozdrawiam Was cieplutko. Przesyłam tradycyjnie buziaczki. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, dziękuję za wszystkie łapki. Witam wszystkich nowych subskrybentów. Starych pozdrawiam i dziękuję za wytrzymałość i za wspólnie spędzony ze mną czas. No, to lecę.